galerie, galeryjki, pracownie malarskie albo wystawy młodych artystów. To wszystko znajdziecie we własnych miastach, niezależnie od ich wielkości. I moi drodzy, tam są prawdziwi eksperci. Dzień dobry, Maćku. Witaj, Dorotko, witaj serdecznie. Cześć. Nad czym pracujesz? Miło. W takich kolorach, naprawdę? Taki masz dzisiaj humor? Zobaczcie, jednak brązy i beże. Obraz we wnętrzu. Najpierw jest obraz i pod nie. Byś chciał, żeby ktoś projektował wnętrze, czy jednak zgadzasz się na działanie odwrotne? Myślę, że jednak pierwszy jest budowanie przestrzeni, bo tam żyjemy i tak dalej. Obraz stanowi jakiś następny element, który robi jakiś rytm w pomieszczeniu, uzupełnia tą przestrzeń o ten dodatkowy efekt. A czasami potrafi być, słuchajcie, głównym punktem programu tak naprawdę. Czasami mamy wielką ścianę, gdzie obraz nagle staje się czymś, co przyciąga wzrok, jest ważniejsze od wszystkiego. Ja na przykład kocham po prostu płótno nieoprawione. Ale prawda jest taka, że passepartout, czyli to, co się znajduje obok obrazu, i rama, mogą kompletnie odmienić jego wygląd. Ja wam zaraz pokażę, bo ja mam tutaj mój kochany obraz. Zobaczcie. To jest obraz, który tak naprawdę w momencie, kiedy mamy do niego dodane czarne passepartout, wydobywa zupełnie inne kolory, niż gdyby to było w bieli. Tylko wiesz, że mi tam czarne nie pasuje. Czyli co, taka antyczna biel? Dokładnie tak, a ja powiększam swoją własną kolekcję prywatę o to. Więc mi zapakuj to. Okay. Słuchajcie, to jest tak naprawdę pamiątka ze Szczecina. Czy może być piękniejsza? Zobaczcie, te cienie nieoczywiste zupełnie. Jestem zakochana w tym.